tym wideo opowiem kilka zdań o książce, którą musisz posiadać, aby móc zostać prawdziwym myśliwym. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem badającym myśliwych we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim. Witam na moim kanale YouTube. Otrzymałem niedawno książkę Zapalonego Myśliwego Piotra Gawina, poradnik łowiecki, i Piotr Gawin, oprócz chęci obcowania z naturą, naprawdę chce pomóc adeptom łowiectwa dostać się do zamkniętego środowiska myśliwych. Jak widzicie, sam tytuł książki Poradnik łowiecki 2012 mówi sam za siebie. Książka nie jest duża, ma aż 10 rozdziałów bardzo wartościowej treści, naprawdę 10 rozdziałów wartościowej treści. No, jako laikowi najbardziej spodobał mi się humor łowiecki, ale nawet najbardziej zapalony czy doświadczony myśliwy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Kandydat na myśliwego po przyswojeniu tej wiedzy raczej też bez stresów przejdzie egzamin wstępny. No, teraz kilka słów o autorze właśnie tej książki, jego własnymi słowami. Myśliwym jestem od 1981 roku, a więc mam jubileusz 30 lat. Polowanie i las to moja pasja od dzieciństwa. Nikt w rodzinie nie polował i nie był związany z lasem. Zaraziłem się tym bakcylem, często przebywając na wsi i chodząc po lasach. Skończyłem technikum leśne i zaraz po szkole podjąłem pracę w lesie i zacząłem polować. Ani się nie obejrzałem, jak minęło 30 lat tej przygody. Pomysł poradnika łowieckiego powstał około 2003 roku i początkowo miał być to program komputerowy. Potem na prośbę myśliwych stworzyłem serwis internetowy, a pracę nad programem komputerowym zakończyłem. Stopniowo serwis poradnika przerodził się w katalog firm i usług związanych z łowiectwem, nie zapominając przy okazji o różnych informacjach dla myśliwych. Sporo z osób odwiedzających ten serwis to osoby pragnące zostać myśliwymi. Dużo z nimi korespondowałem i w ten sposób powstał pomysł stworzenia niezależnego serwisu dla kandydatów i osób zainteresowanych łowiectwem. Efektem jest serwis www.testylowieckie.pl oraz książka Egzamin łowiecki bez stresów. Od dawna wiadomo, że środowisko myśliwych jest dość hermetyczne i ciężko się przebić przez różne biurokratyczne przeszkody. Warto jednak pomóc młodym ludziom, uświadomić im, co to jest łowiectwo, no a jeśli już zechcą, wykażą jakąś chęć, to wskazać im drogę i pomóc w możliwości uprawiania łowiectwa. No, nie jest tajemnicą, że środowisko myśliwych starzeje się z uwagi na przeróżne trudności. Młodzi ludzie nie mogą za bardzo spełnić swoich marzeń, no i trzeba to jakoś zmienić. Także autor Piotr Gawin ma nadzieję, że poradnik łowiecki, serwis testylowieckie.pl bardzo im to pomogą. No cóż, na sam koniec nic dodać, nic ująć. Sam przeczytałem tą książkę, no mówię, humor łowiecki, nawet dla pasjonatów krzyżówek, są tutaj właśnie takie rozrywka, krzyżówki, anagramy, homonimy, ciekawostki łowiecko-przyrodnicze. Także nie jest to tylko taki ściśle podręcznik, ale książka napisana z przysłowiowym jajem i nieco, można by powiedzieć, z humorem. Także na tym kończę. Mogę Was tylko jeszcze raz zaprosić do kupienia tego podręcznika poprzez stronę internetową, czy w jakiś sposób inny się skontaktować z autorem. Także bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań myśliwych z Wrocławia.